4-0. 4-0 dla. Takie powiedzenia kojarzą nam się najczęściej z marką Audi. Tymczasem w dzisiejszym odcinku od spodu na podnośniku mam Wam do pokazania Audi TT. Samochód ten został źle nazwany, ponieważ w języku polskim nie mówimy te Audi, tylko mówimy to Audi. Ponieważ jest to liczba pojedyncza, dlatego powinno się to nazywać Audi to, a nie TT. Toto. Jak taki zespół z Afryki. W dzisiejszym odcinku od spodu na podnośniku Audi TT z roku 2000 o pojemności 1.8 turbo benzyna. Moc 225 koni mechanicznych, 280 Nm momentu dostępne już od 2200 obrotów. Prędkość maksymalna 243 km na godzinę. Tak podaje Wikipedia. Tak na serio pewnie jedzie szybciej. Napęd na 4 koła. Naprawdę ten samochód to ostry wymiatacz i zaraz pokażę Wam go z bliska. A na temat designu to sobie zaraz porozmawiamy. Oględziny prezentowanego pojazdu marki Audi. Zaczynamy jak zwykle od tyłu. Od tyłu jest to samochód z przebiegiem ponad 200 tysięcy kilometrów, więc trochę już pojeździł, więc bądźcie dla niego łaskawi w komentarzach. Najpierw zobaczymy, gdzie jest wlew LPG. Tutaj dwa wlewy LPG ktoś zamontował, jeden i drugi. Nie no dobra, to tłumik jest tutaj i są tu dwa wydechy. Swoją drogą świetnie wyglądają w tym samochodzie te wydechy. I patrzcie na tę dupeczkę. Jakie to auto ma dupeczkę. Naprawdę pięknie, patrzcie, ta linia koła przeniesiona na linię nadwozia. Przecież to jest designerski miodzio po prostu. Nie wiem, dlaczego niektórzy krytykują wygląd tego samochodu. Być może dla niektórych jest po prostu zbyt awangardowy, ale moim zdaniem samochód wygląda genialnie. Mimo lat to jest cały czas petarda i tak już będzie. To już nie będzie wyglądało gorzej. To będzie wyglądało zawsze świetnie. Słuchajcie, tutaj od spodu nie oczekujcie, że zobaczycie jakieś niezwykłe rzeczy, bo jest to po prostu płyta podłogowa Golfa 4. To samo co Skoda Octavia. O, tam jest coś przepysznego. Tam jest coś, co mi się bardzo podoba. Chyba pójdę po kątóweczkę. Ale nie dajcie się zwieść pozorom, bo przy tej masie pojazdu i przy tej konstrukcji. Poza tym on jest troszeczkę zmieniony. To nie jest dokładnie Golf 4, ponieważ zawieszenie i tylne i przednie zostało zmodyfikowane. Ten samochód jest przede wszystkim niski, szeroki i stworzony do tego, żeby zapierdzielać. A najbardziej pomyślana jest pozycja kierowcy, która jest po środku samochodu, między osiami przednią i tylną i jest bardzo nisko. Tutaj mamy takie typowe rzeczy jak w zawieszeniu Golfa 4. Najpierw zobaczymy, patrzcie, poszukamy korozji. Nie jest to karoseria wykonana z aluminium, tak jak w przypadku nowszego modelu,
po 2006 roku. Ten model Audi TT był produkowany właśnie od 1998 do 2006 roku. Karoseria była normalna, z normalnej blachury zrobiona. Natomiast już kolejny model był z aluminium. Słynne karoserie aluminiowe. Przewodzik hamulcowy w oplocie. Z przodu też mamy oplot. Tu taki uzbrojony trochę ten samochód jest do jazdy torowej. Długie wahacze. Klient tutaj zwracał mi uwagę, żebym ja zwrócił uwagę na te wahacze, bo podobno lubią pękać. Te jeszcze nie pękły, ale są skorodowane i faktycznie mogą pęknąć. Także trafna uwaga, że może to pęknąć. Być może dobrze byłoby już wymienić. Tutaj mamy tylny wydech końcowy. Tutaj taka korozja, ten skorodowany element jest to mocowanie wieszaka wydechu, więc jest to rzecz przykręcana. Pamiętajcie też, że ten samochód ma 19 lat. Tutaj mamy czujnik od poziomowania świateł, tylną półoś. Tutaj jest Haldex z dyferencjałem tylnym. W Haldexie są dwa różne oleje. Jeden olej to olej przekładniowy do przekładni głównej, natomiast z przodu w Haldexie jest olej do przekładni, do sprzęgła Haldex. O, w tym miejscu tutaj widać taki mały inbusik. Tam, oj, gdzieś tam w głębi, tam głęboko widać kawałek filtra oleju. Tutaj mamy układ wydechowy. Jak widać, trochę sfatygowany zębem czasu, ale pamiętajcie, ten wydech, on ma jeszcze znaczki Audi, więc ten wydech ma 19 lat. Weźcie to pod uwagę. On ma już swoje lata. Tutaj mamy wahacz wzdłużny. Tutaj tuleja progowa. Tak wygląda próg. Tutaj jest zero korozji. Na podłodze jest też zero korozji. To chyba dobrze, co nie? Nie wiem właśnie, weźcie sami powiedzcie, to dobrze czy niedobrze, że jest zero korozji? Bo ja nie wiem. W większości współczesnych, nowoczesnych samochodów podłoga jest cała skorodowana, więc może to właśnie powinno tak być. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? No tutaj mamy beleczkę. Tutaj muszę na chwilę wyjść teraz i zakończyć to nagranie. Tutaj możecie sobie zobaczyć trochę wnętrzności tego samochodu, bo akurat mamy zdjętą osłonę silnika i skrzyni biegów. I zobaczcie, różni się tutaj ten sprzęcik właśnie od Golfa czy od Octavii głównie wahaczami. Są inne wahacze, dłuższe. Nie wiem o ile i czy w ogóle, ale chyba ma szerszy rozstaw kół. Tutaj ten samochód na osi przedniej i tylnej. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, szeroka bestia z tego pojazdu. Tak poza tym nie widać tu jakichś różnic między Golfem 4, chociaż może jestem ślepy, może się mylę, także dawajcie znać w komentarzach, jeśli w jakiejś kwestii tutaj się pomyliłem. Tutaj zobaczcie te takie typowe sanki, jak w Golfach 4, w Golfach, w Leonach, w Octaviach, w tych wszystkich sprzętach. Patrzcie, tutaj zacisk czterotłoczkowy, potężny. Jest to swap, tylko teraz wam z pamięci nie powiem, z jakiego samochodu został zeswapowany ten zacisk. Właścicielowi brakowało hamulców. No jak się upala na torze, no to normalne, że się robi takie mody. Tutaj tarcza hamulcowa nawiercana. Odetkane dziurki wszystkie zostały, bo już patrzcie, były dziurki tutaj pozatykane i robiła się już mocna korozja. Dziurki, otwory, przepraszam, patrzcie, tuleje wahacza, tuleje lite są w tym samochodzie seryjnie, tak jak w Audi S3. Tutaj katalizatory, tutaj mamy przekładnię kątową, przekładnia kątowa ma swój olej. W przypadku skrzyni manualnej, z tego co mi się wydaje, jest połączony ten obieg oleju ze skrzynią,
ale jak zmieniamy, to też mamy tutaj taki koreczek spustowy, żeby sobie właśnie spuścić z tej przekładni kątowej. Tutaj mamy łącznik stabilizatora, stabilizator, który jest inny niż w wersji z napędem tylko na przednią oś. I tak to wszystko wygląda. Tutaj misa olejowa. Zaraz może uda mi się pokazać Wam kawałek. A, turbosprężarki, dobra, nie pokażę Wam kawałka turbosprężarki. Tutaj jest taka rura dolotowa łącząca. Patrzcie, tutaj są dwa interkulery. Jeden jest z lewej strony, a drugi jest z prawej strony. To jest rura łącząca te interkulery. Także tutaj są dwa kulery, żeby chłodzić powietrze w tym sprzęcie. Także dosyć poważnie. Tutaj troszeczkę kropelek wisi z płynem, bo przed chwilą dosłownie był odpowietrzany jeszcze ten sprzęt z tego względu, że był składany silnik, ale tak jak widać jakichś tam wycieków jeszcze nie ma, także można zaryzykować stwierdzenie, że naprawa być może się udała. Miejmy nadzieję. Zobaczcie. No i jest brudna opona, bo dzisiaj pogoda fatalna jest pod psem. Ale patrzcie na ten design. Ta lampa. Wystarczy spojrzeć na tę lampę i już jest wszystko w temacie. To jest piękne. Grill. No to wiadomo jak to w Audi. Napis Quattro, bo trzeba się chwalić. Quattro. I tutaj lecimy z tematem. Maska, która ładnie zachodzi tu na błotnik. I to lusterko. Genialne jest to lusterko. Jest po prostu genialne. Przypomina jakiś koncepcyjny kształt z jakiegoś koncepcyjnego samolotu. Nie wiem, co ja w ogóle mówię za słowa. Koncepcyjny samolot. Koncepcyjny samolot. Patrzcie na to. Ta linia. To jest geniusz. I teraz tylna lampa. Linia całego samochodu. Jak to się ładnie schodzi do tyłu. Ty. Wlew. Kojarzycie takie tuningowe były naklejki na wlewy. To chyba wzięło się właśnie od tego. To wzięło się od Audi TT? Sami powiedzcie. Te tuningowe takie naklejki na wlew właśnie. Z takimi pseudo nitami. Śmieszne. Zaglądamy teraz pod maseczkę. O, tu jest języczek. Są siłowniczki. Jeden i drugi. Pod maską znajdziemy tutaj to samo, co w Golfie 4, można powiedzieć. Jest troszeczkę może ciaśniej ze względu na tutaj te plastiki, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy jest ciaśniej. Raczej jest tak samo jak w Golfie normalnie. Tutaj patrzcie, co jest napisane. Audi Hungaria Motor. Czyli został wyprodukowany na Węgrzech ten samochód. Na Węgrzech, nie wiem, naprawdę na Węgrzech został wyprodukowany? Tam gdzie placki takie produkują z mięsem bardzo dobra? To fajnie. Zbiorniczek wymieniony z tego względu, że tutaj brudny był mocno. UPG tutaj poszło. Patrzcie, tutaj jest zakaz, żeby tu rączką tutaj nie dotykać. Tutaj w ogóle jest silnik. Informacja taka, słuchajcie, tu jest taki duży napis 5V, żeby naprawdę nikt się nie pomylił, bo tu jest instalacja 5V i cokolwiek podłączycie 12V, to niestety może być poważny problem. Dlatego nie jest to jakiś mały napis,
tylko właśnie jest duży napis na całą pokrywę silnika w tym miejscu. I na tym zakończymy. Nic tu nie ma ciekawego, nic nie zobaczycie. Kolektor ssący, bagnet do sprawdzania poziomu oleju i jakieś bezsensowne wężyki i rurki. Tutaj rura dolotowa, patrzcie, jaka średnica jest duża, filtr powietrza. Tutaj o, plakietka. Profesora plakietka. He, he. Profesora plakietka. Dobrze. Plakietka. Dobra, uwaga, teraz test klameczki. Jest to kupejka, więc za każdym razem, jak będę pociągał za klamkę, będzie się otwierała szyba. Najpierw zobaczcie, jak się otworzy szyba. Patrzcie, pociągnę teraz za klamkę. Patrzcie na szybę. Widzieliście? I teraz uwaga, zamknę. A, dobra. Test klameczki teraz robimy. Test klameczki. Miodzio. Powiem wam, że jak na Volkswagena, to tu naprawdę jest ostro z tą klameczką. O, teraz się zacięła. Już miałem dać 8,5, ale za to, że się zacięła, dam 8. To i tak jest dużo. To jest bardzo dużo. Nie no, pięknie chodzą tutaj te drzwi. Naprawdę. Dobra, słuchajcie. Pora się zapakować do środka, bo tam jest najbardziej chyba fajnie w ogóle. Ze wszystkich miejsc w tym samochodzie to w środku jest najfajniej. Tutaj jakieś położyli jakąś rzecz na siedzenie, nie wiem po co to jest. Przecież nie ma nic, nie ma lepszej ochrony. W ogóle po co folię się zakłada? Ja wam wytłumaczę, po co mechanicy i warsztaty samochodowe używają folii na siedzenia. Chodzi o to, że jak mechanik wsiada do samochodu, chodzi o to, żeby się nie pobrudzić, ponieważ ludzie często mają nieposprzątane w samochodzie. Więc po to się zakłada folię, żeby się odizolować od zanieczyszczeń. Nie, wiecie, co jest najśmieszniejsze? Niektórzy ludzie myślą, że chodzi o to, żeby to mechanik nie pobrudził siedzenia. Śmiech na sali. Dobra, słuchajcie. Najpierw trzeba wam pokazać, jak się wsiada do tyłu. Tylko nie wiem, gdzie tu jest otwieraczka. O, chyba tu. To jest samochód czteromiejscowy i tu są miejsca dla pasażerów. Chciało im się? W ogóle takie pytanie, czy im się chciało im się to montować? No bo nie wiem. Pasy bezpieczeństwa, żeby torbę z zakupami położyć. Chyba, że w papierach musiało się zgadzać, że te cztery miejsca są. Dla kogo? Dla gnoma jakiegoś? Wnętrze w tym samochodzie jest tak kozackie, że po prostu ja nie wiem, od czego tu zacząć. I mimo, że generalnie mi się nie podoba taka pozycja za kierownicą, gdzie jestem zabudowany mocno i właśnie w samochodach marki Audi mi się to nigdy nie podobało zbytnio, szczególnie w tych 80-kach starych, w A4-kach później było zawsze tak, że było się schowanym pod tym kokpitem. Ja lubiłem mieć dobrą widoczność i mnie to drażniło, ale w tym samochodzie to wnętrze to jest po prostu dzieło sztuki. To tak jakby zatrudnić jakiegoś rzeźbiarza, artystę i powiedzieć mu: stwórz wnętrze, stwórz piękne, artystyczne wnętrze, i on stworzył to Audi. Niektórzy powiedzą: Volkswagen to wszystko ciosane, ciosane do kwadratu i do koła i kwadratu. No nie powiedziałbym, naprawdę. To wnętrze to jest geniusz. Nie wiem, od czego zacząć, chyba zacznę od wlotów powietrza. O, badajcie te wloty. One są obracane. Tutaj można w ten sposób ten wlot zamknąć po prostu, obracając go. Te wloty są cztery, takie tutaj, dwa na środek. Tutaj jest
Jeden jeszcze dla pasażera. Teraz tak. Przełączniki podgrzewania siedzeń. Kluczyki gdzieś posiałem. Nie chcę mi się ich teraz szukać. W każdym razie, kiedy włączacie tutaj podgrzewanie siedzenia, kolejno zapalają się tutaj te punkciki i widzimy w ten sposób, na jakim stopniu mamy grzanie siedzenia. Zobaczcie, potem możemy to sobie schować. Ja odkręcę w lewo, żeby to wyłączyć. Tutaj mam włącznik ESP. Tutaj mamy audio, system audio w tym samochodzie. To oczywiście Bose, więc co by tu więcej powiedzieć? No jest z górnej półki. Patrzcie teraz na to. Czy to nie jest piękne? Po prostu piękne. Naprawdę. Ten samochód to jest designerskie niebo. A wiecie, co w tym wszystkim jest najlepsze? Że na taką furę stać. To nie jest jakiś nieosiągalny z kosmosu sprzęt. Tylko te samochody są takie dosyć dostępne dla zwykłego zjadacza chleba. Patrzcie teraz, kolejna sprawa, liczniki. Spójrzcie, jak zrobione są tutaj wskaźniki. Te wskaźniki są jak z bajki, można powiedzieć. Są takie przejrzyste, na maksa przejrzyste. Proste, te czerwone pola tak zaznaczone, co nie? Charakterystycznie, tak wyraziście zaznaczone. Jest dużo tego czerwonego pola. Te cyfry wszystkie są takie jaskrawe, widoczne. Dobra, to jest. Dobra, kolejna sprawa, na którą ja jestem akurat wyczulony, to kierownica. Kierownica tutaj jest taka jakby zwykła. Jak na taki samochód i tak ogólnie taki design wnętrza, patrzcie, jeszcze tam nawiewy na szybę przednią. Jak na taki design wnętrza, to ta kierownica jest taka całkowicie normalna. Tutaj jest lekki bicepsik, taka lekko usportowiona, taka bez szału po prostu. Tak w porównaniu do całej reszty, to ta kierownica jest tutaj taka najbardziej spokojna. Nie robi żadnego szału, aczkolwiek jest w dobrym stanie. Nie mam wrażenia, że mi się rozleci w rękach. Jest niewyświechtana, niewyślizgana. Jak na ten przebieg? Ktoś musiał ją wymienić już na pewno. Jakiś handlarz, oszust. Patrzcie teraz jeszcze. Dźwignia zmiany biegów. Patrzcie tutaj. Wszędzie te obramówki takie ala aluminium z śrubami, z nitami. Skrzynia biegów, 6 biegów. Tutaj mamy dźwignię hamulca postojowego. Jeszcze przycisk od centralnego zamka. Tutaj mamy podświetlany. Ja nie wiem, czy to jest oryginalnie. Spróbuję włączyć. O, działa. Napis taki Quattro. Ale ręki sobie nie dam uciąć. Czy to jest fabryczne, czy to inwencja twórcza posiadacza samochodu. Posiadacza samochodu. No nic, pięknie jest tutaj w środku. Kiedy zamkniemy drzwi, to faktycznie jesteśmy zabunkrowani całkowicie, ale do sportowej jazdy taka pozycja jest jak najbardziej wskazana, bo jesteśmy nisko po środku samochodu, czyli w takiej pozycji, że najbardziej jesteśmy w stanie czuć, jak ten samochód jedzie, czyli do jazdy sportowej jak najbardziej taka pozycja jest wskazana. I tyle. Koniec. Koniec, no i tylne siedzenia. Tylne siedzenia to taki żarcik projektantów tego samochodu. Na pewno się zastanawialiście jeszcze, jak w tym samochodzie otwiera się szyby. Patrzcie, tutaj jest. W tym takim jakby uchwycie do zamykania drzwi. Tu są ukryte właśnie przyciski do zamykania, otwierania szyb. No a tutaj obok, jak wiadomo, sterowanie lusterek. Tutaj to jest aluminium. Dobra, wychodzimy stąd i koniec tego odcineczka. Teraz spójrzcie jeszcze, takie spojrzenie z boku. Widzicie, jaka jest pozycja za kierownicą? Kierowca siedzi prawie na tylnej osi. Więc tutaj jesteśmy usadowieni jak w rasowym
jak w rasowym roadsterze. I to jest naprawdę świetne. Świetnie taki samochód się czuje, kiedy się siedzi właśnie w tym miejscu. Świetnie się czuje podczas sportowej jazdy. Jakby Wam tu dzisiaj podsumować ten samochodzik, jakim jest Audi TT. Wydaje mi się, że to naprawdę świetne auto, także możecie sobie kupić. Pozwalam Wam. Musicie tylko wziąć pod uwagę, że niestety mimo tego, co jest napisane w dowodzie, jest to samochód dwuosobowy, bo tam raczej z tyłu to nic nie wejdzie, także mi osobiście takie auto niestety do niczego by się przydało, także na razie mogę sobie pomarzyć tylko o samochodzie tego typu, a podejrzewam, że świetnie by mi się nim jeździło, bo tutaj teraz nie ma jak go trochę przycisnąć z tego względu, że ma nowe pierścienie, nowe panewki, jeszcze to się wszystko ze sobą zgryza tam w środku, w tym silniku, więc trzeba go troszeczkę pooszczędzać. Myślę, że też wystarczy tutaj mojego zachwalania tego samochodu, bo dzisiaj troszeczkę za mocno przechwaliłem produkt firmy Audi Volkswagen, a przecież trzeba krytykować wszystkie niemieckie wynalazki. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pozdrawiam, zapraszam do oglądania innych moich materiałów i do kliknięcia łapki w górę i subskrypcji. O, Chris dzisiaj znowu żebra. Hehe, żebra. Przypomniał mi się kawał o tym, jak powstała Ewa w raju. Narka.